Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Diablo 2. Dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę w akcie pierwszym. Przed nagrywaniem jeszcze zerknąłem sobie trochę do sklepów. Jak widać, mamy nową tarczę, już Wam wszystko pokazuję. Także przejrzałem sobie troszkę nasze drzewko w końcu. Nic ciekawego tam za bardzo nie znalazłem, nie biegałem aż tyle. Mianowicie armor kupiłem. Tamten armor, który mieliśmy w poprzednim odcinku, już dałem naszej koleżance. Kupiłem właśnie ze zwiększoną, poprawioną obroną. Wrzuciłem już ten klejnocik plus 8 do odporności na ogień. Jeszcze taką buławę kupiłem. Mniejsze obrażenia, minimalne, ale dodaje 1,7 obrażeń od błyskawic. Na tym etapie to nie jest tak wcale mało. Nasze obrażenia w tym momencie są na poziomie 6,29. W sumie mogliśmy się zmienić w wilkołaka. 7,35. Nie wiem, jak wy będziecie widzieć to na YouTubie. Żółte cyferki mogą się tam zlewać, tak jak te niebieskie też są słabo widoczne. Dobrze. Czy coś jeszcze? Chyba nie. To chyba te dwa itemy. Aha, i tarcze, o której już wspominałem. Takie tam słabe coś sobie. Plus 4 wszystkie odporności. Nasze odporności kształtują się na poziomie 12, 9, 14 i 4. Te 4 trochę bolą, ale będziemy nad tym pracować. Dobrze. Gra włączona od nowa. Gra trochę... Znaczy trochę. Gra jest... Była wyłączona, więc... Właśnie. Trzeba uważać na przeciwników. Tak jak mówiłem, zerknąłem tam sobie troszkę na to drzewko. Jejej, bo to jest takie mało bezpieczne tutaj, co się dzieje. Chodź tu, łuczniczka. Byle gdzie się przeteleportujmy, bo tak wpadłem tam. Chyba zbyt pewny siebie jestem. Dobrze. Sytuacja chyba ogarnięta w miarę. Chodź tu. No taki początek intensywny. Dzisiejszym celem będzie oczywiście zabicie Andariel. Nie wiem, czy to w tym odcinku się uda, czy w następnym. Oczywiście gra tak troszkę podzielona na, jak to się nazywa, na sesję. W poprzednim odcinku, jak pamiętam, wejście znaleźliśmy naprzeciwko wejścia znaleźliśmy. Niefartownie, gdyby to było właśnie nie pod koniec odcinka, gdzieś w środku bądź początku, byłoby spoko. No, ale nie można mieć wszystkiego. A przecież nie mamy mędrca. Otóż to mędrca. Kawka zrobiona, zimowa atmosfera. Z tego co widzę, jeszcze będę musiał niedługo wyjść. Wyjść po żonę. Ale co ja robię przecież? Tak, kawka zrobiona. Zawsze mam ten dylemat życiowy. Czy po pracy położyć się na chwilę na drzemkę i stracić 1-2 odcinki? Czy taki zamulony grać? Wybieram zawsze to drugie. Nie, co ja gadam? Czy się położyć, czy... Aha, no, to wybieram to pierwsze. Co ja mówię w ogóle? Jak widać, nie zuży mi ta drzemka. Dobrze, więzienie. Przez więzienie przelatujemy, szukamy zejść. Wewnętrzny monaster, punkt nawigacyjny następny. Coś słyszę już. Dobra. Gdzie jest nasza łuczniczka? Aha, już widzę gdzie. No przydałaby się tutaj, bo przecież ich tam jest cała masa. Chodź tu. Mogłem teleportacją, czy teleportacją, portalem przejść.
Mamy na tyle małe fizyczne obrażenia, że tak naprawdę nic nie wykradamy jeszcze. Ale spokojnie, to się zmieni. No tak jak broń zmieniłem, no to... No to bardziej w elementarne poszliśmy. Jak widać, spoko sobie radzimy. Weźmy tą potkę. Od razu ją wypijemy. Dobrze. Ale zagmatwanym, takie... pechowe te przejścia. Dobrze, no na Andariel oczywiście trzeba będzie się opić antidotami. Innego wyjścia nie widzę. Mimo wszystko będzie, podejrzewam, dosyć ciężko przy niej ustać. O Jezus. Cofnij się kawałeczek. O, kolejna mana zeszła. No ta mana może być problematyczna, mógłbym sobie wcisnąć tak naprawdę skróty klawiszowe pod lewy przycisk. Albo po prostu, o, robić inaczej. Przecież. Pierścionek i identyfikacja, coś czuję srogie combo. Ja to znowu. Konkret tutaj wpadłem znowu w tych przeciwników, a to dwóch bossów. Dobrze. Jakoś poszło. Dobrze. Mana life przydałby się. Oczywiście kolejny klejnocik. Manę tu widzę. Tu kolejną manę. Kolczugi. Maczugi, nie kolczugi. Maczugi nie bierzemy. Raczej wątpię, że będzie lepsze od naszej. Szkoda tam sobie zawalać plecaczka. Na początku nie lubię ogólnie tych, o Jezus, czarci pomiot, czy jak on się tam nazywał. Zdążysz tu przyjść? Zdążysz. Dobra, wycofajmy, bo to jest dosyć niebezpieczny przeciwnik. Pomiot czeluści, a nie czarci pomiot. Dosyć szybko postarajmy się go. Dobrze. O, to zamrożenie trochę boli. Dobrze. Szyszak. Troszkę biegałem po tych sklepach i nie znalazłem ani jednej odporności na trucizny. Dziki szał. Dobrze, dobrze. 7,36 dziki szał, a tak zwykły 6,29. Dużej różnicy nie robię. No, tu będzie ślepy zaułek oczywiście. Dobrze. Także nie wiem, czy trucizna jest uważana za jakiś wysokopoziomowy afix. No, laseczka. Nie warto, zerknijmy na pier... I już mi się podoba. Tylko, czy nam się... co nam się mniej... patrzę, co się stało. Co nam się mniej przyda? Ja, to ty se tam możesz walczyć. Co się na mniej przyda? Błyskawice. No błyskawic mamy więcej, ale no to samo wyjdzie. Albo 4 tego, albo 4 tego. Na razie zróbmy tak. Teoretycznie to my ten pierścień po prostu założymy sobie przed samą Andariel, jeżeli będzie taka potrzeba. Niekoniecznie to miałem na myśli. Dobrze, dzisiaj co? Dzisiaj rusza Liga Path of Exile, także z nagrywaniem odcinków może być mały problem. O, tu się łuczniczka przyda. I to bardzo. Nie, ja tam nie będę czekał, tam wbijam od razu.
nie ma sensu, bo ona może się z tym trochę za długo bawić, a my to robimy na 3 strzały. Obrażenia nie są takie złe. Wzmocnienie, lekka mikstura leczenia, kaptur nas nie obchodzi, maczuga nas nie obchodzi. A ta skrzynka jest chyba wysokopoziomowa, albo nie. Albo mamy pecha. Ciekawe właśnie, jak tam z naszym RNG podczas rozgrywek. Czy gra będzie nas rozpieszczała, czy no nie bardzo. Właśnie, mam spore obawy, że mimo wszystko... A, tu jest zamknięte. Tu sobie wejdziemy. Tych magów myślę, że ona może wystrzelać. Aha, tu są czempioni. Tym bardziej nie otwieram drzwi. Nie tych miałaś strzelać, tu chodź. O, a psik. Magiczne techniki. Magiczne techniki cichego kichania. I uczucia, jakby pękały wam zatoki. Świetny plan. Zaraz będą odzywać się obrońcy, że tak się nie robi, bo jest to szkodliwe dla zdrowia. No i w sumie to jest jedna z wielu zalet tego, skoro jest szkodliwe dla zdrowia. Znowu zbieram potiony z maną. Nie wiem po co. Chyba 3 największej staki, nie? Ej. 3 najwięcej staki, chyba że nie zauważyłem czegoś, mogą być. Naszego skilla, więc najlepiej byłoby atakować 3 razy. Tak podniosłem. Oczywiście, że strzały. Atakować 3 razy. I wtedy atakować prawym przyciskiem przez 20 sekund. Albo próbować odnawiać sobie staka, bo to chyba przedłuża wtedy działanie, tak? Znowu szafir. Dobrze. Bardzo dużo many mamy. Nawet nie wiem skąd w sumie. O, kolejne czempiony. Mamy coś? Dobry wieczór. Nie mamy. No to wracamy. Dosyć spory atak speed z tego skilla naszego. Co to tak klepie? Jesus. Masakra. Nie jestem przyzwyczajony do grania w Diablo 2. Autentycznie. Nie mogę tego wyczuć. Więc chwilę mi to zajmie. Ale nic. Będzie na pewno śmieszniej. Teraz szukamy przejścia do monastyru już. Ono może być w takich dziwnych, zamkniętych pomieszczeniach. A ja mam takie pytanko, jak my bijemy... lewym przyciskiem myszy, czyli naszym dzikim szałem, to wykradamy tak naprawdę życie? Czy wystarczy, że mamy tego buffa? Muszę to przyuważyć. No, jest to dosyć ważna informacja według mnie. Bo jeżeli wykradamy, bo mamy buffa, to spoko. A jeżeli musimy bić dzikim szałem, to już nie jest spoko. Dobrze, 300 HP, jak na ten etap to jest chyba sporo. Dajemy w żywotność, mamy wilkołaka. Wilkołak każdy poziom zwiększa po prostu
o 5% życie, tak samo mędrzec. Dobrze, łyknijmy sobie HP. Szybsze odzyskiwanie równowagi, większa obrona, maksymalna wytrzymałość. Ja jestem zadowolony z takiej zmiany. Ze szkieletów to my się chyba nie dowiemy, czy wysysamy życie. A skoro mana wypadła, skorzystajmy z niej. Zwłaszcza, że nam się skończył wilkołak. Jest przejście. Wewnętrzny monaster, tu szybko przebiegamy. Pyk, zaznaczamy punkcik, idziemy do miasta. Prymitywna buława. No i to już przedostatni tak naprawdę punkt nawigacyjny w tym rozdziale. W imieniu zakonu. Zostawimy sobie no, ten pierścionek, zostawimy sobie ogólnie te pierścionki. Szafir do kolekcji, ametyst do kolekcji. Fioletowe sobie zbierzemy. Trucizny zostawimy, tak jak mówiłem, na Andariel. Ze wszystkich odporności najmniej przydatna jest właśnie odporność na trucizny, bo na trucizny jesteśmy w stanie fioletowo nawet zareagować. No chyba, że mamy do czynienia z tymi żmijami i z żmijami tam u nich Lathaka na trzecim poziomie trudności. One są chyba przegięte dosyć. Od razu lepiej. Który mamy poziom? 13? Nie, 12 pewnie. Nie, 13 już. Andariel na 14. Pytanie, czy ja chcę jakoś drzewko jeszcze rozwijać. Tak jak mówiłem, patrzyłem sobie. Nie mało kto tu dotrwał. Patrzyłem sobie, czy tak naprawdę tego chyba maksymalnie 8 będę brał. Ale to na Nightmare'ze. To jest istotniejsze pod defensywę. To by trzeba było maksować plus czas trwania. Ten niedźwiedziołak to mnie tak średnio. No niby obronę zwiększa. I bardzo dużo życia, 120%. Ale to przez to też także, tak? Tak. No ale to nie ma żadnych, ten skill bijący jest jedynie spoko. To tak naprawdę mnie mało obchodzi. Jest taran i fala uderzeniowa. Tutaj mamy jakąś furię, plus to, plus jeszcze ewentualnie wściekliznę, którą można byłoby sobie wziąć. No nic, będziemy o tym myśleć później. Dobrze, pozwólcie, że sobie tutaj smarknę lekko. Nie będę już wyciszał mikrofonu. Profesjonalny twórca polecam, no. Dobrze, północ. Jak wiadomo, północ dla mnie to jest właśnie w tym kierunku, tutaj jak pokazuję. Tu jest zachód, czyli lewo, prawo i dół. Kiedyś tam słyszałem, że ponoć ludzie mają inaczej czasami. Górę mają tutaj w lewo. Dobrze. Popiół z kości. We meet again. Popiół z kości. I szmaragdzik. Siup. Mało przydatne. Co to tam się tak dzieje tu? Mam nadzieję, że wy tego chociaż wysłyszycie za to klikanie. To nie wiem, czy wam ten pies tam w tle będzie przeszkadzał. Tak sobie przeglądnąłem ten pierwszy odcinek w sumie. Faktycznie jest to słychać, tylko mówię, ja innej myszki nie mam. Mam nadzieję, że to nie jest aż tak irytujące. O, żółta ćwiekowana zbroja. Raczej wątpię, że mnie zaskoczy naręczne ostrze. Dobra, wchodzimy do katakumb. Dobrze, zerknijmy. Usilną emanację nadprzyrodzonych mocy. 45 obrony, tu też 4 do życia daje, już jest lepszy od pierścieniowej, 3-slotowej, aczkolwiek tą pierścieniówkę sobie sprzedamy.
Tak, wysysamy życie, bo jest... Jest... animacja ta czerwona. Czyli wysysamy życie, bo ja raczej wysysania życia nigdzie nie mam. Jeszcze zweryfikuję. No. Czyli buff sam w sobie, jak jest aktywny, sprawia, że wysysanie życia dostajemy na jakimś poziomie. Podejrzewam, że od 4 do 16. Pewnie będzie 4... 4, 10, 16? Podejrzewam, że są 3 staki, tak jak... Tak jak ma to... Nie, 4 staki są. Tak, 4 staki będą. Czyli nie tak jak zabójczyni. I tak jak mówię, pewnie podejrzewam, że użycie tego skilla ponownie odświeża jego odliczanie. Zdążyło się skończyć, bo oczywiście w te małe gówna trafić to jest... To jest rzeźnia. Katakumby. No na Andariel to ja chyba nie będę chodził, co? W sensie farmić jakichś itemów. Zresztą musiałaby szybko padać, żeby to się jakkolwiek opłacało, żebym ja tam cokolwiek czas poświęcał, ale raczej wątpię, że tak będzie. Dobrze. Rubin. Klejnoty wypadają naprawdę... Oj. Klejnoty wypadają naprawdę często. Co jest dosyć podejrzane. Tak sobie myślę, że i tak bym musiał jakieś skille wziąć, bo przecież my jeszcze dostaniemy z Radamenta punkty i te punkty będą nam się kisić. Chyba nie o to chodzi. Dobra, coś tu mamy. Ja to będę spryciarz. Patrzcie, i siu. Kamienna skóra. Trzeba było popracować nad większymi fizycznymi, żeby mimo wszystko to wykradanie lepiej działało. Pozwoli nam to jakoś się utrzymywać przy tych przeciwnikach, tak? Dwa długie łuki. Dobra, tu ich pewnie będzie masa. Byleby mnie nie zatruły. Oj, ja tu chyba zapewnie się czuję. Łuczniczka, może ty byś... Ale ona wklepnęła, ta aracha. No, to nie są przelewki z tymi czempionami. Już jest wystarczająco dużo many. Manę bym wziął. Leczenie bym wziął. Pierścień bym też wziął. Oczywiście od razu sobie go zidentyfikujemy. Czas działania trucizny to. Mana mi niepotrzebna. Dobrze, idziemy dalej. Tak patrzę, to ja nie wiem, czy ja zdobędę ten poziom. Przed tak naprawdę Andariel. Zależy jak... Aha, bo tutaj jeszcze szukam pierwszym punktu nawigacyjnego. On to jednak tak szybko na mnie pójdzie pewnie. No ten attack speed już jest taki przekleństwo. Świetnie. Dobra, cofnijmy kawałek. A, nie wyskakujmy za specjalnie. Dobra, udało się bez przekleństwa. X.
Mikstura many, wzmocnienie, kusza. Super, z tą kuszą to wyskoczyli. Delicious, ale przynajmniej nie muszę już się martwić o ten poziom. Jednak wbijemy. I wbijemy poziom, to przy Tandariel. Stała strzała i... No Sandarię to będzie lekka przygoda pewnie też. O! Talizmanik słyszałem. Może coś fajnego. Duży. Znaczy wielki w sumie. Szybsze odzyskiwanie równowagi. No niekoniecznie. Bardzo szybko byśmy się go pozbyli. Tutaj szabelka jest, a to jest erotyczna? Nie. 3,8. Ale to jest duża szybkość ataku, nie bardzo duża. Podejrzewam, że minimalnie 10% szybsze będzie od tego, ale 3,11, a 3,8. Chociaż dwa klejnoty. Teoretycznie topaz rubin mógłby być, nie? Albo dwa rubiny. Ale niefartownie się złożyło tutaj, dobra. Taki kawał żeśmy przelecieli w sumie na darmo. 26 minuta odcinka. Sorry za taki monotonny komentarz, no ale też trzeba przyznać, że za dużo się nie dzieje na tym ekranie. A ja nie jestem jeszcze mistrzem wymyślenia turbo historyjek albo opowiadania o niczym, także muszę się tego wyuczyć. A też nie jestem zwolennikiem ciągłej gadaniny. Czasami po prostu wolę, przynajmniej ja, możecie napisać co o tym sądzicie. Nawet za 2 lata, jak będziecie to oglądać. Ja po prostu nie jestem zwolennikiem, jakby to powiedzieć, ciągłej gadaniny. Ja czasami wolę, żeby gameplay się dział. Ale żeby... Nawet jeżeli będzie cisza, tak? Przez tam jakiś czas. Gameplay sobie leci, ale to nie trzeba wtedy szukać naprawdę byle głupoty do powiedzenia. Mała tarcza, jakby była fioletowa na ziemi. Muszę pilnować, czy... Uuu, szansa na trafienie Araha spadła. To ja to przepraszam. 82%. Tu trzeba się naprawdę zastanowić za chwilkę, żeby jeszcze w tego likantropa jednak pyknąć. Znaczy likantropa wilkołaka. A w tego 89, 87. Już troszkę większa, bo tu nam szansa na trafienie spada. Punkt nawigacyjny. No to co? I teraz dylemat. Życia mamy dużo. Może zacznijmy dawać już w siłę pod następny akt, bo zaraz ten akt nastąpi. 2000 może być. Pierścień zostawimy. Te mamy. Dobrze. W sumie zostawię sobie na... Ja mogę kółkiem myszy przecież zmieniać, nie muszę F-kami. To na następny akt. To jest przydatny ring, to do rerola. Chyba, że nie będziemy jej miejsca mieli, to sobie podarujemy tam. To transmutowanie, ale jak widać, to za dużo tego nie ma. A na początku, no dopóki nie mam jakichś przegiętych pierścieni, amuletów na przykład tu, no to warto chyba tym kręcić trochę. Trochę tym kręcić, żeby jednak mieć chociaż szansę na jakiś upgrade. Zobaczcie, że mam 148 życia, tak bez niczego, nie? Fajny homofon, ale mimo wszystko na razie zostaniemy przy tym. Na klejnot, to nie. Dobrze, weźmy sobie ten... te poziomy. No na pewno tu dam. No wykradanie życia powoli rośnie. Koszt many, wiadomka, czas trwania, szybkość chodzenia, biegania. Oho. A z
skuteczność jest większa? Tak, jest większa skuteczność troszkę. Kolejny raz to samo, zwolni przestrzeń. Miałem wyciszyć, nie? Ja nie wiem, czy wy to słyszycie na nagraniu, tak? To raz jeszcze przepraszam. Skuteczność ataku po 5%. A nie, do skuteczności ataku. Patrzę, szybkość ataku rośnie. Ja bym dał tutaj punkcik, pyk. Po 15% skuteczność ataku. Tu bym dał dwa punkciki, a tu bym dał punkcik. I zostawmy w ten sposób. Na razie duch tak naprawdę nie jest potrzebny. On też daje po 5%, jeżeli mam wybierać 5% z ducha na ten moment. Może nie na Helu, gdzie na Helu, a mogę przecież biec już dalej. Gdzie na Helu jeszcze najemnik powinien mieć więcej życia. I sam duch będzie padał, tak na strzała pewnie. To można się zastanowić. Jak skuteczność ataku? Splamiony 95-92. Lekką miksturę weźmy. Duszącego gazu weźmy. A to ty tu wskrzeszasz. Może tu się uspokoić troszkę. Zejście na poziom trzeci. Dobrze. No to w tym odcinku myślę, że Zandariel jeszcze sobie zatańczymy. O Jezus. No zaklęte zimno mają, co? Dobrze. Nie, nie mają zaklętego. Coś podniosłem. Jeszcze nie wiem co. Ale pewnie się niedługo dowiem. Dobrze. No. Damage coraz lepszy. 8,37, 6,30. Siła działa. Z guli można wysysać HP. Patrzcie. Mimo, że są nieumarłymi. Też kalecików nie można. Tu coś widzę, świeci. A, bo to ona rzuciła debuff. No. Wykradanie życia coraz większe. Siła działa na naszą korzyść. Aha, tu też jest. Dojdziemy do momentu, w którym będziemy sobie wykradać życie jak lordy. Dobrze. Znowu ametyst. Przydadzą się później. Wiadomo, dostaniemy kostkę. To jest szybciej pryzmatyczny amulet. Wejdzie. A co za tym idzie, pozbędziemy się problemu tak naprawdę z odpornościami. Kolejny bosik. Przekleństwo. No akurat w ich przypadku to nie jest jakieś tam. Oni chyba mają naturalnie, że mają szansę na zamrożenie. Albo wiesz co, poskładaj go tym. Większe obrażenia. Chyba na bossów wart tego używać. Po prostu wpaść w nich na pełnej. Jakieś tam polne groszki. No nie takie polne groszki. Nie wiem co on ma. Kamienna skóra. Dobra, bosik leży. Dlatego wolę prawy przycisk myszy, bo trafianie to jest po prostu... Nie biorę tych trupich głów, bo prawdopodobnie będą dosyć tanie. Też się czaję, jest niepotrzebne. Niepotrzebnie tak widzę. Może być, będzie trochę warte. Potek mam dużo. Na manę nie muszę brać. Pamiętajcie. Z tego przecież nie mogę wysysać życia. Szmaragd. Ej, no opłaca się otwierać te sarkofagi, naprawdę. Pożoga lodowy pocisk po 2, pewnie do drugiego aktu to już będzie. Ja pamiętam te pierwsze czasy. Te czasy za pierwszym razem jak się grało. I się Druiela próbowało pożogą pokonać. Bo nie było pomysłu na to, jak go zabić.
Bo dla czarodziejki, no on był zabójczy tak naprawdę, jak się grało. Co jest z tymi kamieniami? Pamiętam, że jak pierwszy raz grałem, to on dla mnie był po prostu zabójczy. On się ginęło tam po 5-10 razy. Pamiętam, że jak zobaczyłem u sąsiada, wtedy sąsiad też grał Diablo 2, że on doszedł do trzeciego aktu, to po prostu ja byłem w szoku. No i później człowiek odkrył, że wystarczy odporność na zimno tak naprawdę zastosować. Świetny pomysł. Odporność na zimno zastosować i ten duriel przestaje być aż taki straszny. 35 minutek. Ale mam... To nie było skrzynki? Nie. Ale mam niefart z tymi przejściami dzisiaj. Strasznie słabe są te pytiony, nie? Dla nas. O, widzę przejście. Dobra. No, bardzo daleko jest tak naprawdę. Więc... Średnio się chyba opłaca w ogóle brać pod uwagę to, żeby tam do niej chodzić i ją klepać. Dobra. Oczyśćmy tę dzicz. Bardzo mała szansa. Ej. Andariel, to ja w ogóle będę miał małą szansę trafić. Chyba w zręczność trzeba trochę zacząć dawać jako fighter. No. Co ty z odległości mnie tu próbujesz klepać? Pierścień, dobrze. Oni się zajmą wskrzeszaniem. Tu chyba czterech ich jest czasami. Aha, ten tu na narożniku już wpadł. Dobrze. Are you ready for Andariel? Poklikajmy tu wszystko, co się da, bo ja prawdopodobnie będę tu gdzieś walczył. Dobra. Na razie jeszcze oczyścimy. Nie, na razie tak nie rób. Kryształowy miecz. Szkoda, że prymity. Napierśnik. Przydałaby się regeneracja życia mimo wszystko. Może łuczniczka zostanie przy życiu, bo postaramy się, żeby... Oj, tak daleko był ten boss. Dosyć niebezpiecznie, muszę przyznać. Niewrażliwość na błyskawice. Nie, no to healnę się. No nie ma sensu. Dobra. Załatwmy ich za pomocą magii, bo... No, taki niebezpieczny bosik, jak nastanie przy Andariel, nie? Gdzie ty jesteś? Tutaj się... skitrał. Dobra. Oj. No tej many będziemy potrzebować masę. Zostań na chwilę i posłuch. Będziemy potrzebować masę. W sumie mogę zostać w ten sposób, bo i tak będę 5000, 3300. Szybsze rzucanie czar, a miałem zostawiać pierścionki. Prawie go sprzedałem. Za chwilę przyjdziemy oczywiście. Mapka mi nie jest potrzebna. Za chwilę... pierścionek do utylizacji. Fioletowe. No nam fioletowe więcej dają.
Dobra, na razie niech se tak jest. No szybko kostkę musimy zebrać. Kluczy 8. Dobrze cię widzieć. Ostatnie zerknięcie. Pierścień wymienić. Dobrze, że mówicie, dzięki. Przecież bym zapomniał, jak gałgan. Dobra, i teraz tam błyskawice były. Czy zimne jest mi potrzebne? Skuteczność ataku, tu jest to. Wyjdźmy z założenia, że ona cokolwiek da. Panie Ghid. Odporność na ogień. Czas działania trucizn zmniejszony. Szybsze zyskiwanie równowagi. No, trucizny i tak będziemy mieli nałożone non-stop od niej, więc... Czas działania nam nie robi. Dobra. Tu. Zróbmy w ten sposób. Naprawdę nie da się trójką. Nie wiem, ile ja tego muszę wypić. Nie wiem, czy je się w ogóle tam przyda to, bo akurat łuczniczki mają tendencję do tego, że lubią padać szybko. Dziękuję. 12, 13, 14 na trzecim poziomie. Dobra. Jazda. No to mi nie jest potrzebne. Zatem trochę się cykam. 300 HP. To nie jest mało. Ja ją i tak spróbuję wyciągnąć gdzieś tu. Tu rzućmy to. I tak spróbuję ją wyciągnąć, bo tam będą te szamany, nie? Dobra. Odporność na trucizny 64. Idziesz? Halo, brzydal. No. Chodźcie tutaj, bo mi was potrzeba. No to było najsprytniejsze, co mogłem zrobić. Myślę, że nie widzicie tych powiadomień Steama, bo sobie Steama odpaliłem, bo musi się ściągać. Easy. Ej, ta postać się robi dobra. Co my tu mamy? Szmaragd. Refleksyjny łuk, super. Brylant. Dobra, YOLO. Co, idziemy tam dalej, nie? Jedną fioletową służyłem na początku. Nie, że panika, ale... Zginął mędrzec. Zginął sobie mędrzec. No jest tak dla bezpieczeństwa. Spisem mógłbym wziąć, ale... Dobra. Ej, to było głupie. O, miejski portal. Tak bym padł w tych ogniach, to by było śmiesznie, nie? Ale to raczej niemożliwe. Pyk. Nic więcej chyba, nie? Na pierśnik, no mógłbym na sel wziąć. Mam miejsce, nie mam miejsca. Weźmy sobie ten na pierśnik tutaj. Na sel. Mógłbym go zostawić w drugim akcie i tak dalej, ale... To miłego dnia, śmierć. Dobra, i teraz tak. Ten pierśnik będzie ważniejszy. 3,14, 1,7, o, mamy lepszą buławę. Skuteczność, zwiększenie obrażeń. Dobra.
Bardzo fajnie wyszło. 45 minut, tak. Miłego dnia. Refleksyjny łuk. No my zmieniamy na tego, a ona i tak nie jest ten łuk tam za dobry. Na pierśnik 4 koła. Tysiaczek. No i ta buława. Aha, bo tutaj będą te minus 7 musimy zrobić. Czyli minimalne są takie same. A maksymalne 4 wzrośnie, tak? A maksymalne o 4 wzrosną. Po drugie nic nie mamy. Dobrze, no. Upgrade jest upgrade. Szkoda, że ten szmaragda. Ale co? Darowanemu nie zagląda się, nie? Dobra. To by było tyle chyba. Widzimy się w następnym odcinku już w akcie drugim, gdzie już zaczniemy się bardziej dozbrajać. Te sprzęty będą lepsze. Także dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczyska w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.